Witam serdecznie, jestem w Pokrzywnej i dzisiaj dzień zaprowadził mnie tutaj u stóp tak zwanej biskupiej kopy, którą będę sobie zdobywał. Wymyśliłem sobie szlak niebieski. Przez tak zwane piekiełko. Potem chyba spotkam się ze szlakiem właśnie żółtym i będziemy sobie szczyt zdobywać. Pokrzywna to taka rekreacyjna miejscowość. Byłem tutaj kiedyś, była chyba wczesna jesień, tak właściwie to lato. I tutaj jest taki kompleks o mini zoo. Plac zabaw, takie wesołe miasteczko, trochę się tu działo. Teraz jest styczeń i jest spokojnie. Góry Opawskie nie są wysokim masywem, więc powinno mi to w miarę sprawnie pójść. Będzie jeden bardzo ciekawy moment, który pamiętam z tamtego czasu, ale to nie uprzedzajmy faktów. Ja jako człowiek z agorafobią na pewno poczuję dreszczyk emocji w pewnym miejscu, do którego zaprowadzi nas właśnie ten niebieski szlak. Tak więc miejsce, w którym jestem, nazywa się Bystry Potok Kaplica. Ma 355 metrów. To oznacza, że czeka mnie przewyższenie w okolicach 500 metrów, żeby dostać się na szczyt. I mamy ładne motywacyjne hasełko. Sentencja, aforyzm. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? No, gdzie jesteś? A to wzniesienie przed nami to była kiedyś skocznia narciarska. Nazywała się Seifeltanschanze i została zbudowana w 1931 roku. Mieszkał tu sobie taki Norweg i był bardzo zaprzyjaźniony z taką, no, ze śląskim, sudeckim towarzystwem górskim. No i postanowił sobie tutaj zbudować taką skocznię razem, no, we współpracy z tym towarzystwem. I to była jedyna skocznia w Górnym Śląsku. I to nie tak, że jestem jakiś specjalnie mądry, nie? Tylko właśnie tutaj jest to wszystko napisane. No bardzo miło, że napisali, że Górny Śląsk, nie? A nie jakaś tam Opolszczyzna czy inne gówno. Bardzo miło. Idziemy pod słońce, ale już wkrótce to się zmieni, ponieważ będę musiał wejść na ten mostek, pójść w prawo. Tam prowadzi szlak i tam będzie pewne ciekawe miejsce, które spowoduje, że leciutko zadrżę, ale nie będzie aż tak źle, myślę. Miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Gwarkowa Perć. No a jak perć, to i wspinaczka jakaś tam pewnie mnie czeka. No, wygląda to dosyć obiecująco.
już widzimy, czym jest Gwarkowa Perć. Nieczynne wyrobisko znajdujące się w zboczu Góry Bukowej, czyli był tu kamieniołom. Mieszkają sobie tutaj w tych szczelinkach nietoperze, podkowce, nocki. No to cóż, wejdźmy na wyżyny tego miejsca. Wtedy, gdy byłem tu ostatnio, schodziłem tędy. Teraz idę w drugą stronę. Taki delikatny aperitif przed tym, co może czekać mnie w Tatrach, nie? Ładna skała. No choby w Tatrach te. I to jest to miejsce. Słynna drabinka. Ładnie tu. No, to jest małe miki. Mamy zasady bezpiecznego przejścia. Wszystko jest jak trzeba. No to co? Do boju. Idziemy. Nie było tak źle, prawda? Proszę Państwa, nie mogło być źle. Grzejemy dalej. Czas nagli. Szlak nam się troszkę wyłagodził i powinienem teraz dojść do czegoś, co nazywa się piekiełko. Totalnie nie wiem, o co chodzi, ale chyba to jest już to, bo stoi jakiś wbity, jakaś wbita tablica informacyjna. Zobaczymy, co to jest. I pewnie się dowiemy, dlaczego to miejsce się tak nazywa. No jest jakiś ustęp skalny, ok. Tam byśmy doszli do Gwarkowych Skał. Doszlibyśmy do Gwarkowych Skał i do Jarnołtówka. Ale ja tam nie idę, ja się muszę wrócić tam, no bo tam jest przecież biskupia kopa. Ale chciałem tylko zobaczyć to miejsce. Na czym ono polega? Zapewne polega na tym, że jest tu troszkę jak w piekiełku. O właśnie. O. No dobra. Czyli wiemy. Przywędrowałem stamtąd żółtym szaczkiem i jestem tu. A to miejsce zamienia nam się w szeroką, przyjazną, rowerzystą drogę i nazywa się to miejsce Droga Amalii nad Anusią. No ładnie. Do schroniska mam godzinę 15 minut. No to dobrze, zróbmy to. Droga Amalii nad Anusią. Bardzo sympatycznie. Tam trzeba będzie wejść. Tam jest biskupia kopa. I wyobrażam sobie, jaki będzie piękny widok na czeską stronę. Jeseniki, Beskidy, reszta tych gór opawskich. No coś pięknego pewnie tam będzie. Niestety nie wziąłem aparatu z długą ogniskową.
ponieważ jest to 1,5 kg więcej i teraz tradycyjnie żałuję, że się tak stało. A cóż to za kolega? Wchodzimy na ścieżkę Langego. No dobra. No i jesteśmy przy schronisku. Właściwie jestem już przed szczytem. Biskupia Kopa już przed nami. I za chwilę powinny być ładne widoczki. No i wieża widokowa. Tak, już jest wieża. Więc jesteśmy u celu. Chodzę sobie z tej całej biskupiej kopy. No i za chwilkę będę na takiej polance, gdzie będę miał alternatywę. Albo pójść trawersem, żółtym szlakiem tutaj, wzdłuż tego wzniesienia, albo wejść na to wzniesienie. I tam jeszcze troszeczkę podelektować się widokami. To wzniesienie również to jest jakaś kopa, nie pamiętam jaka, później sobie przypomnę albo zerknę na mapie. W każdym razie jest to również kopa, wjedzie tam wciąż czerwony szlak, bo teraz idziemy czerwonym i gdybym chciał sobie ułatwić, to musiałbym pójść tutaj, jak o widać ten trawers tam, żółtym, ale jak znam życie, wybiorę wariant, który da mi jeszcze oczom widzieć. A przypominam sobie, że tam na górze tej tamtejszej kopy jest takie coś a la szałasik, usypane z kamieni, taki schron, coś w tym stylu. Zobaczymy, czy dobrze pamiętam. No dlatego pójdę do góry. No to mamy podejście na srebrną kopę.
troszeczkę tu wiecznie, ale delikatnie, bez szaleństw. I nie jest to w ogóle żadna stroma górka, nic się tu nie dzieje strasznego. Za chwilkę będziemy u góry. Słońce jest ostre, no i niestety ono nie zawsze jest sprzymierzeńcem. Teraz ono akurat świeci z tej strony, gdzie są jeseniki, czyli trochę nam psuje kompozycję. No ale nic to. Patrzę teraz na czeską stronę. To jest południowo-wschodnia strona Czech. Miejscowość, która jest pod nami, nazywa się Janów, czyli Janów. Tam jest Polska. I to miasteczko z tym takim żółtowawym, dużym budynkiem. Nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie duże. Jakaś fabryczka może, elewator. To tam jest Prudnik. To jest Prudnik. I stamtąd to sobie przyjechałem. A pokrzywna, w której parkuję, jest tutaj gdzieś poniżej. Tam będę schodził. Tam daleko, daleko widać Kędzierzyn Koźle. Tam jest biskupia Koppa. To jest nasz schron, jak mówiłem. A tu jeszcze ciekawostka. Będzie to pewnie widać na kamerze. Tam daleko, 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 daleko. Kurczę, bym musiał wejść jakoś wyżej. Może się uda na ten pień. Uda się. O! Widzicie? Tam. To oczko długie takie, wodne. To jest jezioro Nyskie. I te białe budyneczki tam daleko, to jest Nysa. To jest Nysa. Potem dalej mamy Otmuchów. I tam kolejne oczko, to jest jezioro Otmuchowskie i tam mamy Otmuchów, Paczków. A tam daleko już zaczynają się Sudety. Już jest to Przedgórze Sudeckie. A tam, było to widać wcześniej, jak wchodziłem z tamtej strony, tam jest Ślęża. Tak to pięknie wszystko ładnie widać. A tak poza tym to płasko. Dopiero tam, na wschodniej stronie, daleko, daleko, ale nie będzie widać, majaczą Beskidy. Ześlizgnąłem się właściwie z tego dość stromego zbocza i teraz co my tu mamy? Zaznaczone na mapie tak zwana rozchledna po czesku, czyli wieża widokowa, punkt widokowy. O, mamy tutaj drogowskaz szlakowy, ale mamy tam iść właśnie. To sobie tam pójdziemy. Ale w międzyczasie jeszcze zobaczymy, czy z tej rozchlednej można zobaczyć coś ładnego. Oprócz tego, co już do tej pory zaobserwowaliśmy. O, no pięknie, widzimy słońce. Widzę jasność, jasność widzę. Wchodzimy w kolejną fazę szlaku. Wciąż czerwony, jak widać. Tym razem jest to faza jesienna. Tam u góry była delikatnie zimowa. Lekki, mrożący wietrzyk. Biały puszek. Troszeczkę ślisko, ale bez przesady. A teraz mamy już jesień. Taki późny październik. I to wszystko w styczniu 2023. Tu zacząłem, potem tu, Barkowa Perć z tą drabinką, żółtem do schroniska i potem tam naokoło, na Biskupą Kopę, do Przełęczy Mokrej, na Srebrną Kopę, Przełęcz Podzamkową i z powrotem do parkingu. To był dobry dzień. Do zobaczenia.